Gry językowe Eli. Nauka poprzez zabawę. To jest seria poradników wideo na temat gier językowych. W tym filmie przyjrzymy się jednej z gier z elementami zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego. Każda gra, zależnie od wersji, może służyć do nauki języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego. Gry możemy podzielić na cztery podstawowe grupy. Gry domino, gry bingo, gry karciane i gry planszowe. Gra planszowa Play for the Planet. Poziom trudności A2, B1. Jest to gra dotycząca bardzo ważnego i aktualnego tematu, środowiska i jego ochrony. Jej główne cele językowe to wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego ze środowiskiem naturalnym, odnawialnymi źródłami energii, surowcami wtórnymi, ekologiczną produkcją żywności i innymi pokrewnymi tematami. Zestaw zawiera planszę do gry o 100 polach, kostkę, 60 kart obrazkowych oraz 72 karty z pytaniami. Jako pionków możemy użyć dowolnych małych przedmiotów, np. kapsli lub nakrętek od butelek. Na planszy odnajdziemy kilka rodzajów symboli. Kontener na odpady organiczne, na odpady aluminiowe, odpady plastikowe, szkło, makulaturę, centrum recyklingu, a także pola funkcyjne. Idź do przodu o daną ilość pól, cofnij się o daną ilość pól, zatrzymaj się tutaj, rzuć ponownie kością. Przygotowanie do rozgrywki. Rozłóż planszę na stole i rozdaj wszystkie karty obrazkowe równo pomiędzy graczy. Obok planszy przygotuj stos kart z pytaniami. Teraz możemy rozpocząć grę. Grę rozpoczyna najmłodszy z uczestników. Rzuca kością i przesuwa swój pionek o odpowiednią ilość pól. Jeśli pionek zatrzyma się na polu z pojemnikiem, gracz musi sprawdzić, czy wśród swoich kart posiada przedmiot, który nadaje się do wyrzucenia właśnie tutaj. Jeśli tak, gracz może kontynuować kolejkę i rzucić ponownie kością. Jeśli gracz nie ma odpowiedniej karty, kolejka przechodzi do następnego uczestnika gry. W tym przypadku gracz potrzebuje odpadów szklanych. Świetnie, akurat mamy szklany słoik. Możemy zatem kontynuować i rzucić ponownie kością. Gracz zatrzymał się na polu ze znakiem zapytania, zatem osoba po jego lewej stronie ciągnie kartę ze stosu i głośno odczytuje pytanie. W grze napotykamy dwa rodzaje pytań. Z odpowiedziami do wyboru oraz pytania typu prawda-fałsz. Poprawne odpowiedzi są graficznie wyróżnione na kartach. Jeśli gracz odpowie na pytanie poprawnie, może kontynuować grę i ponownie rzucić kością. W przeciwnym wypadku kolejka przechodzi do następnego gracza. Pole stop oznacza, że gracz traci kolejkę. Pola z cyframi określają, o ile pól do przodu lub do tyłu powinien przesunąć się gracz. Zwycięzca. Zwycięża gracz, który jako pierwszy dotrze do końca trasy, którym jest pole przedstawiające planetę Ziemię. Dołączona do gry broszura metodyczna w danym języku, którą można także pobrać online, zawiera opis reguł gry oraz zestawienie napotykanych w rozgrywce odpadów i sposobu ich sortowania. Znaleźć w niej można także scenariusze innych sposobów rozgrywki i pomysły na nowe zabawy z wykorzystaniem zestawu. Ponadto każda gra, niezależnie od wersji językowej, zaopatrzona jest w dodatkową, kompletną instrukcję w języku polskim. Jeżeli chcesz poznać więcej gier i zabaw do nauki słówek, struktur i gramatyki lub poświęconych wiedzy kulturowej na temat poszczególnych krajów, koniecznie obejrzyj inne poradniki wideo prezentujące przykładowe gry językowe. Na stronach gryjęzykowe.pl i etua.pl znajdziesz ponad 150 propozycji gier i zabaw do nauki wszystkich popularnych języków obcych.